No i później wracałem do Polski, e, tym samochodem, z tymi urządzeniami. W międzyczasie jeszcze się oczywiście wydarzyło ze trzy inne rzeczy. E, I wiedziałem, że po pierwsze jestem zdany tylko i wyłącznie na siebie, no bo nie ma nikogo dookoła, e, na bakier z językiem. Więc w jaki sposób trzeba było sobie radzić. Wspomagałem się trochę językiem angielskim i udało się dotrzeć do Polski. Na drugi dzień zamiast tam o 6 rano to dojechałem w końcu chyba o godzinie 15 po południu. Ale e, to był taki na daną chwilę bardzo stresowa sytuacja, ale wiedząc, że człowiek nie ma wyjścia, że jest w takiej sytuacji i tak musi sobie z tym poradzić, i to, to chyba też nauczyło takiej wieś, determinacji do tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak, że nawet od takich drobnych przeszkód, skoro da się z nimi poradzić, to pewnie z tymi większymi też. No i w ten sposób, wiesz, wykorzystywałem te swoje doświadczenia tak naprawdę życiowe na budowanie miejsca, w którym jestem teraz.